Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, na którym pochwalę się Wam, co takiego udało mi się przeczytać w miesiącu czerwcu. Tradycyjnie zacznę od komiksów, jakie przeczytałam w tym miesiącu. Zacznę może od Hellblazera, Gartha Ennisa. Filmik z jego recenzji jest na kanale, także serdecznie Was na niego zapraszam. Krótko mówiąc, bardzo fajny, bardzo ciekawy komiks o Johnie Konstantinie. Ja Wam bardzo serdecznie polecam ten komiks i zapraszam na recenzję na kanale. Następnie przeczytałam dwa tomy komiksów DMZ Strefa Zdemilitaryzowana autorstwa Briana Wooda oraz Riccardo Burricelli. Bardzo fajne komiksy o tematyce wojennej z dodatkiem polityki. I są o tym, jak pewien reporter trafił do Nowego Jorku, w którym rozgrywają się działania wojenne. Bardzo klimatyczne komiksy. Tematyka nie do końca moja, ale bardzo dobrze się bawiłam przy lekturze tych komiksów. I recenzja także jest na kanale, także zapraszam na recenzję tych komiksów. Następnie przeczytałam Lucyfera wielkich takiego autorstwa Dan Waters, Max Fiumara, Sebastian Fiumara oraz Dave McCaig. Jest to tom pierwszy, komiks z uniwersum Sandmana. I autorzy tego komiksu inspirowali się komiksami Sandman, Neila Gaimana. Jeżeli nie znacie tych komiksów, bardzo serdecznie Wam polecam. Są to kapitalne komiksy. A ten komiks opowiada o Lucyferze. Trudno się domyślić. Bardzo taki klimatyczny komiks. Ciekawa historia. I bardzo fajna kreska. Ja się dobrze bawiłam przy tym komiksie, jednak sądzę, że jest to komiks raczej kierowany do fanów Sandmana oraz do osób, które czytają całe uniwersum Sandmana. Jeżeli nie jesteście fanami tego uniwersum, to czy warto ten komiks czytać? Myślę, że możecie. Bo w sumie nie ma tu jakichś takich dużych nawiązań do uniwersum Sandmana, do komiksów Sandmana. No ale jednak mimo wszystko możecie, ale czy warto czytać ten komiks, nie znając tego uniwersum? Ciężko mi jest powiedzieć. Możecie pewnych rzeczy nie do końca zrozumieć. No a jeżeli chodzi o fanów, no to zdecydowanie bardzo serdecznie Wam polecam. Historia całkiem taka ciekawa. Ja się przy tym komiksie całkiem nieźle bawiłam. Muszę Wam powiedzieć, historia taka nawet fajna, ciekawa. Nie chcę Wam też za dużo zdradzać fabuły. Fabuła jest taka troszeczkę, czytając ją, nie do końca wiemy, o co chodzi. Taka troszeczkę zagmatwana, ale pod koniec wszystko się fajnie ze sobą łączy. Wszystkie te wątki zawarte w tym komiksie się zazębiają, także komiks jest fajny. Ja się przy nim fajnie bawiłam. Takie 7 na 10 gwiazdek. Fanom bardzo serdecznie polecam. Oraz kolejny komiks, jaki przeczytałam, Stwory nocy i inne historie Neila Gaimana. Ten komiks jest świetny, dużo lepszy niż Lucyfer, chociaż Lucyfer też jest dobry. Są tu opowiadania. Opowiadań jest kilka, zaraz Wam powiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć opowiadań. Nie wiem, dlaczego jedno opowiadanie nie jest zawarte w spisie treści. Możliwe, że dlatego, że z tego samego rysownika, no nie wiem. W każdym razie sześć bardzo dobrych opowiadań. Ja się przy każdym opowiadaniu kapitalnie bawiłam.
Pierwsze opowiadanie ma taką bardzo specyficzną kreskę. Mamy wrażenie, że są to fotografie, jednak jak się przyjrzymy, to widać, że są to rysunki, ale bardzo dobre, bardzo klimatyczne opowiadanie. Świetnie się przy nim bawiłam, bardzo mi się podobało. Każde opowiadanie bardzo mi się podobało. Tutaj jest kolejne opowiadanie o aniołach, ale nie będę Wam zdradzać fabuły. Ja się bardzo pozytywnie zaskoczyłam tym komiksem. Myślałam, że ten komiks będzie po prostu dobry, a on jest świetny, rewelacyjny. Jeżeli chcecie przeczytać ten komiks, a nie znacie Sandmana, nie znacie nic z twórczości Neila Gaimana, nie znacie żadnych komiksów Neila Gaimana, to nic nie szkodzi. Ja Wam ten komiks bardzo polecam. Ten komiks nie ma nic wspólnego z Sandmanem, ani z uniwersum Sandmana. To są opowiadania. Każde opowiadanie jest o czym innym. Wszystkie opowiadania są kapitalne. Jak widzicie, każde opowiadanie ma innego rysownika. Scenariusz do wszystkich opowiadań, albo do prawie wszystkich opowiadań napisał sam Neil Gaiman. Albo z kimś, z rysownikiem wspólnie napisali scenariusz. Ale ja ten komiks bardzo serdecznie Wam polecam. Chcę Wam pokazać wszystkich rysowników, dlatego tak kartkuję ten komiks, ale naprawdę rysunki są bardzo, bardzo ładne, bardzo fajne, takie klimatyczne. Tu mamy tygryski szablozębne. Bardzo fajne opowiadanie swoją drogą. Jeszcze pokażę Wam to. To już jest ostatnie opowiadanie. Także ten komiks bardzo serdecznie Wam polecam. Coś naprawdę kapitalnego. Są jeszcze tego autora komiksy Sandmanem, ale jak już mówiłam, nie trzeba znać treści tych komiksów. Tu są z uniwersum Sandmana, ale także nie trzeba znać tych komiksów, aby zapoznać się z lekturą tego naprawdę genialnego, kapitalnego komiksu. Bardzo serdecznie Wam go polecam. I ostatni komiks, jaki przeczytałam w tym miesiącu, to wielki klocek, ciężki. Aliens. Bardzo gruby, bardzo ciężki i duży komiks. Aliens. Jest tu 10 opowiadań różnych autorów, różnych rysowników. Pokażę Wam spis treści. Są to opowiadania napisane w latach 90. I co mogę powiedzieć na temat tych opowiadań? Opowiadania, no, nie są równe. Niektóre opowiadania bardzo mi się podobały, niektóre były takie średnie, a na szczęście niewiele, ale były takie dosyć mało ciekawe, ale zdecydowana większość była naprawdę fajna. Są to opowiadania, jak się trudno domyślić, jak łatwo zgadnąć, o obcym. I no, komiks na pewno jest zdecydowanie kierowany do fanów filmów obcy. Jednak jeżeli nie jesteście wielkimi fanami tych filmów, to spokojnie możecie się zapoznać z tym komiksem. Wystarczy, że macie ogólne pojęcie o tych filmach, tak jak ja nie jestem jakąś wielką fanką tych
tych filmów kiedyś tam je oglądałam. Jako co tam, nie, co nieco pamiętam z fabuły, to w zupełności wystarczyło, aby cieszyć się lekturą tego komiksu. Komiks dobrze się czyta, no tylko jego gabaryty są dość takie, no, przeszkadzające, bo komiks źle się trzyma, jest ciężki i bardzo gruby, ma bardzo grube strony, więc no nie było to zbyt poręczne. Ale jeżeli chodzi o te opowiadania, to są w porządku, no takie mogą być. Nie trzeba koniecznie kupować tego komiksu, ale jeżeli jesteście fanami filmów, to wam bardzo serdecznie polecam. Ten komiks, ja się przy nim dobrze bawiłam, powiem tak. Takie 7 gwiazdek na 10. No mi najbardziej przeszkadzało to, że te kartki są bardzo grube, bo ten komiks ma 500 stron, a jest taki strasznie gruby. Jakby te kartki były ciupinkę cieńsze, to myślę, że komiks zyskałby, bo byłby cieńszy, lżejszy. No ale taki komiks wydali, taki jest. Ja jestem zadowolona z tego komiksu, mimo że nie jestem wielką fanką Obcego. I no jeżeli macie ochotę na kilka, na 10 fajnych, może nie wszystkie są fajne, ale jeżeli macie ochotę na kilka fajnych opowiadań o Obcym, to są opowiadania zainspirowane filmem. Także macie ochotę, to ja wam polecam. Fajnie się czyta. Ja mimo wszystko spędziłam przy nim czas. Był ostatni komiks. To teraz przejdźmy do książek. Prawie wszystkie książki mają już swoją recenzję na kanale. Także o recenzowanych nie będę jakoś dużo mówić. Najwięcej powiem o tej jednej książce, której jeszcze nie zrecenzowałam. Może zacznę od Człowieka o 24 twarzach Daniela Kajesa. Recenzja jest na kanale, zapraszam na film. Książka opowiada o mężczyźnie, który cierpił na rozszczepienie osobowości i jest tu, można powiedzieć, jego biografia, bardzo szczegółowo opisany przypadek jego choroby. Mi się książka podobała. Uważam, że jest warta przeczytania i ja ją bardzo serdecznie wam polecam oraz zapraszam na recenzję na kanale. Kolejną książką, którą przeczytałam, to Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej. Recenzja również na kanale. Zapraszam na film. No i co tu dużo mówić? Relacja życia w obozie Birkenau. Książka mocna, jak tak sama tematyka. Książka bardzo dobra, bardzo serdecznie wam ją polecam. Czarne słońce Żulczyka. Mi się ta książka bardzo podobała, świetnie się przy niej bawiłam. Płakałam ze śmiechu przy lekturze tej książki, chociaż tematyka w sumie bardzo poważna, o bardzo, bardzo złym człowieku. Zapraszam na recenzję na kanale. Ballada Ptaków i Węży Susan Collins. Myślę, że najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że ta książka będzie aż tak dobra. Historia o młodym Snowie, przyszłym prezydencie panem. Bardzo, bardzo naprawdę dobra książka. Także jest już film z recenzją na kanale. Także bardzo książkę polecam i zapraszam na film. I ostatnia książka, jaką przeczytałam, która nie ma recenzji na kanale, jest to książka pod tytułem Czarni Pawła Reszki. Jest to autor bardzo fajnych książek pod tytułem Mali Bogowie.
Mam obydwie te książki, bardzo wam je polecam. A ta książka mówi o księżach, o ich życiu. Autor przeprowadził wywiady z różnymi księżmi i zamieszcza tutaj ich wspomnienia, ich relacje, ich słowa, jakie wypowiadają na poszczególne tematy. I mi się w tej książce spodobało to, że ci księża mówią, jak naprawdę to wygląda, jak to wygląda życie księży, dlaczego zdecydowali się na to, aby zostać księżmi, jak to wyglądało w seminarium, jak wygląda prawdziwe życie teraz na plebanii. Są tu także ukazane absurdy Kościoła katolickiego. Na przykład, co dla mnie jest prawdziwym absurdem, księża często mają kobietę na boku, często mają rodziny, dzieci. Oczywiście mogą przystępować do Komunii Świętej, spowiadać, prowadzić msze, ale my, zwykli ludzie, zwykli szarzy ludzie, po rozwodzie nie mogą założyć drugiej rodziny, nie mogą przystępować do Komunii Świętej, bo to jest życie w grzechu. No ale ksiądz może mieć na boku. Nie będę może zbyt dużo wam zdradzać, ale mi się ta książka bardzo podobała. To jest króciutka książeczka, bardzo szybko się ją czyta. Ma co prawda 370 stron, ale duża czcionka, dużo światła na stronach, także fajnie się to czyta, fajnie się to czytało. Ja książkę wam polecam. Troszeczkę kontrowersyjna strona Kościoła, może tak powiem. Ale warto przeczytać. No już to już wszystko, co przeczytałam w czerwcu. Pokażę wam tego wielkiego stosa, jakiego przeczytałam w tym miesiącu. To już będzie wszystko na tym filmiku. To jeszcze szybki. Ojku, to ciężkie, boj. Ten stos przeczytałam w tym miesiącu. Dziękuję za to, że spędziliśmy razem czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.